Wywiad rzeka, który jest przetłumaczony na wiele języków, nosi tytuł Bóg albo nic. Eminencjo, to jest bardzo jednoznaczny tytuł. Co on właściwie oznacza dla osób niewierzących, dla tych, którzy odeszli od Pana Boga? Ten tytuł rzeczywiście może zaszokować. Mais parce que nous vivons dans un moment de choc. Ponieważ w ogóle żyjemy w czasach szoku, w czasach wstrząsu. Parce que nous vivons, comme disait le pape Benoît XVI, un mois avant son élection, l'Occident est en train de traverser une crise qui ne s'est jamais vérifiée dans l'histoire de l'humanité, l'abandon de Dieu. Tak jak powiedział papież Benedykt XVI na miesiąc przed swoim wyborem, świat, Kościół przechodzi taki kryzys, jakiego nie przechodził nigdy dotąd. Kryzys związany z porzuceniem Boga. Il y a une éclipse de Dieu, une absence de Dieu dans notre culture, dans notre politique, dans notre économie, dans notre société. W naszej polityce, kulturze, gospodarce Bóg znikła, Boga już nie ma. Et Dieu au rien, je l'ai voulu justement pour tenter de réussir à replacer Dieu au centre de nos pensées, au centre de nos activités, au centre de notre vie. Chciałem tej książce nadać tytuł Bóg albo nic, po to, żeby na nowo umieścić Boga w centrum naszego życia, w centrum naszych myśli. Parce que sans Dieu, l'homme ne sait pas qui il est ni où il va. Bo bez Boga człowiek nie wie ani kim jest, ani dokąd zmierza. L'homme sans Dieu, c'est comme un arbre sans racine. Człowiek bez Boga jest jak drzewo bez korzeni. Un arbre sans racine meurt. Drzewo bez korzeni umiera. Dieu est notre vie. Bóg jest naszym życiem. Et nous avons besoin de cette relation intime entre Dieu et l'homme pour que l'humanité ait un futur. A po to, aby ludzkość miała jakąś przyszłość, potrzebujemy tej głębokiej, osobistej więzi człowieka z Bogiem. Le titre Dieu ou rien peut paraître radical. Tytuł Bóg albo nic może wydać się radykalny. Mais effectivement, nous allons à la racine de notre humanité. Ale tutaj sięgamy samych korzeni naszego człowieczeństwa. À la racine de notre vie. Korzeni naszego życia. Sans Dieu, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de futur. Bez Boga nie ma życia i nie ma przyszłości. A dlaczego kraje zachodnie zwłaszcza odchodzą od Pana Boga? Co się stało, że Europa katolicka teraz odrzuca Pana Boga? Je ne sais pas répondre à cette question. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Pourquoi abandonner Dieu? Dlaczego ludzie porzucają Boga? Parce que je pense que l'Occident se sent suffisamment grand. Qu'il n'a plus besoin de Dieu. Myślę, że Zachód poczuł się tak wielki i potężny, że wydaje mu się, że nie potrzebuje Boga. Il a de l'argent, il a le pouvoir, il a la technologie, il n'a pas besoin de Dieu. Ma pieniądze, ma władzę, ma technologię i nie potrzebuje Boga. Dieu est mort. Bóg umarł. Il n'a aucune utilité dans notre vie politique ni économique. W naszym życiu politycznym czy gospodarczym nie mamy z Boga żadnej korzyści. Bien sûr, c'est une vision aveugle. Oczywiście jest to wizja zaślepiona. Parce que la technologie ne fait pas l'entier bonheur, l'entier béatitude de l'homme. Bo technologia nie da człowiekowi pełnego szczęścia. Et c'est pourquoi je pense que il est important de redonner à l'Occident Dieu. Et c'est pas moi qui l'a dit le premier, déjà Jean-Paul II avait voulu une réévangélisation de l'Occident, Benoît XVI a voulu une réévangélisation de l'Occident, et je pense que le pape François aussi veut une réévangélisation de l'Occident. Zachodowi trzeba przywrócić Boga. Ja nie mówię o tym jako pierwszy. Jan Paweł II mówił o konieczności nowej ewangelizacji Zachodu. Mówił później o tym Benedykt XVI i papież Franciszek również. Parce que sans le christianisme, quelle est l'histoire de l'Occident? Quelle est sa culture? Jaka jest kultura, jaka jest historia Zachodu bez chrześcijaństwa? Et donc je pense qu'il est important aujourd'hui de rechristianiser l'Occident. Dlatego myślę, że dziś sprawą wielkiej wagi jest
ponowna chrystianizacja Zachodu. Sinon, l'Occident va entraîner le monde vers une vision horizontale de la vie et non vers une vision verticale de la vie, c'est-à-dire vers Dieu. Bo inaczej Zachód pociągnie za sobą cały świat ku takiej wizji wyłącznie horyzontalnej bez Boga, z pominięciem wizji wertykalnej ku Bogu. No właśnie, w książce, którą możemy, do której mamy teraz dostęp, ksiądz kardynał pisze o Afryce i pisze o też Europie, o Zachodzie i pisze tak. Może to się wydawać szokujące, ale uważam, że zachodni kolonializm nadal trwa w Afryce i w Azji z jeszcze większą żywotnością i przewrotnością przez gwałtowne narzucenie fałszywej moralności i kłamliwych wartości. Czy to jest to, że Europa też sama niszczy się, ale też chce zniszczyć Zachód, między innymi Afrykę? Si, c'est vrai qu'il y avait une colonisation de l'Europe par rapport à l'Afrique ou bien à l'Asie. To prawda, że kiedyś Europa kolonizowała zarówno Afrykę, jak Azję. L'Europe apportait à l'Afrique non seulement sa culture, mais également l'Évangile. Europa przyniosła Afryce nie tylko swoją kulturę, ale także Ewangelię. Elle partageait avec l'Afrique les valeurs chrétiennes. Dzieliła się z Afryką wartościami chrześcijańskimi. Et donc, même s'il y avait des choses négatives, il y avait quand même des choses positives. Aujourd'hui, le colonialisme fait de détruire toutes les valeurs. Więc obok rzeczy negatywnych istniały również wówczas rzeczy pozytywne. Natomiast obecnie ten nowy kolonializm chce zniszczyć wszystkie wartości. Lorsqu'on détruit une personne physiquement, ce n'est pas grave. Mais lorsqu'on détruit son esprit, sa foi, ses valeurs, c'est beaucoup plus grave. Kiedy niszczymy człowieka fizycznie, to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest wtedy, kiedy niszczymy jego wiarę, jego wartości, jego umysł. Aujourd'hui, par exemple, l'Occident veut aider l'Afrique à condition qu'elle suive ses visions idéologiques. Dzisiaj na przykład Zachód chce owszem pomagać Afryce, ale pod warunkiem, że Afryka przyjmie jego ideologię. Si nous, si vous voulez qu'on vous aide, eh bien, limitez vos naissances, adoptez l'avortement, adoptez les droits des homosexuels, sinon on ne vous aide pas. Owszem, pomożemy wam, ale pod warunkiem, że zredukujecie liczbę urodzeń, wprowadzicie aborcję, wprowadzicie prawo do związków homoseksualnych. Jeśli tego nie zrobicie, to my wam nic nie pomożemy. Voyez-vous, cette chute, cette dégradation morale, on voudrait l'importer aussi dans d'autres cultures, que je trouve anormal. Widać tutaj ten całkowity upadek, który przychodzi obecnie razem z kulturą i uważam, że nie jest to normalne. Ekscelencjo, o Afryce często mówi się, że to jest kraj nadziei dla Kościoła. Dużo powołań kapłańskich, duży też przyrost naturalny. No, a z drugiej strony właśnie jest ta fala, o której ksiądz kardynał mówi, destrukcyjna. Która siła zwycięży? My wierzymy i mamy nadzieję, że zwycięży jednak ta siła Boża w Afryce, dlatego że tak jak ja znam Afrykę, a spędziłem tam tyle lat, Afrykanie są naturalnie religijni. Ja nie spotkałem nigdy ateistów w Afryce. Nawet jeśli chodzi o religię naturalną, animistyczną, wszyscy wierzą bardziej w życie duchowe i w rzeczywistość duchów niż w życie nawet fizyczne. I w związku z tym wydaje mi się, że Afryka obroni swoją przede wszystkim transcendencję, to znaczy wrażliwość na to, co jest niewidzialne i w związku z tym też będzie wierna Bogu, dlatego że to jest młody Kościół, bardzo się rozwijający. Oczywiście powinien sobie stawiać duże wymagania, ale niemniej jest to Kościół przyszłości. Stanowi zupełnie inny obraz, wręcz skontrastowany z tym, co się dzieje w Europie. Kościoły są nie tylko pełne, ale trzeba budować ciągle nowe, dlatego że liczba chrześcijan, katolików bardzo wzrasta każdego roku.
I jest to wyzwanie dla całego świata po to, by móc Afryce jeszcze pomóc w tym ogromnym wysiłku i właśnie, by stała się swego rodzaju Arką Noego dla dzisiejszego świata. Ale właśnie warunkiem jest silna rodzina, zarówno w Afryce, jak i w Europie. Niedawno dyskutowaliśmy o rodzinie, był synod i podczas tego synodu pojawiały się głosy, aby nieco zmienić nauczanie o rodzinie, o sakramencie małżeństwa, między innymi umożliwiając osobom, które żyją w rozwodzie, po rozwodzie, w drugim związku, umożliwiając przystępowanie do sakramentów. Eminencjo, ksiądz jako prefekt kongregacji do spraw odpowiedzialnej za dyscyplinę sakramentów, jak ocenia te opinie? Jaką one odgrywają też rolę? La doctrine nous est donnée par Dieu, par l'Évangile, par Jésus-Christ. Doktrynę dał nam Bóg, dała nam Ewangelia, Pismo Święte. Personne ne peut changer la doctrine. Doktryny nikt nie może zmienić. Évidemment, nous avons de la compassion pour ces personnes qui ne peuvent pas communier au corps et au sang de Christ. Oczywiście współczujemy ludziom, którzy nie mogą przyjmować ciała i krwi Chrystusa. Mais je ne pense pas que ce soit une compassion saine que de leur donner la communion lorsqu'ils ne sont pas en état de recevoir le corps du Christ. Ale myślę, że udzielanie im ciała Pańskiego wtedy, kiedy oni są w stanie niepozwalającym na to, nie jest prawdziwym, nie jest właściwym współczuciem. Certes, il y a des tendances où on a l'impression qu'on voudrait s'ouvrir aussi à cette situation, donner la possibilité aux divorcés et mariés d'avoir accès à la communion. Mais en conscience, je pense qu'une personne dans cette situation se dira, mais je ne suis pas dans les conditions de prendre le corps du Christ, parce que j'ai rompu l'alliance avec lui. Monsieur. Naturellement, je peux participer d'une manière spirituelle, voyez-vous. Myślę, że tak w sumieniu trzeba stwierdzić, że mimo całego współczucia, mimo woli otwarcia na osoby, na przykład żyjące w kolejnych związkach, że w sumieniu nie są one w stanie pozwalającym na przyjęcie ciała i krwi Pańskiej. Je crois qu'il faut beaucoup d'honnêteté et de fidélité à l'Église pour ne pas compromettre la doctrine sous prétexte qu'on voudrait exprimer une compassion envers ces personnes-là. Il y a plusieurs manières d'avoir de la compassion pour ces personnes, mais ce n'est pas en donnant la communion. Je pense que c'est une recherche pastorale d'accompagnement pour qu'il y ait une progressive conversion. Myślę, że istnieją różne inne formy okazywania współczucia osobom żyjącym w powtórnych związkach. Potrzeba tutaj wielkiej uczciwości i wielkiej wierności nauczaniu Kościoła i nie wchodzenie na ścieżkę fałszywego współczucia. Partout, beaucoup pensent que c'est une dureté, un manque d'humanisme de l'Église. Non, c'est au contraire, c'est une mère qui exige pour ses enfants une vie de plus en plus proche de Dieu, une vie de plus en plus conforme à la loi de Dieu. Et en se comportant ainsi, mais on s'achemine vers une vraie joie, un vrai bonheur dans les familles chrétiennes. Kościół jest dobrą matką, która miłosiernie stawia wymagania po to, żeby ludzie wierności Bogu postępowali, zbliżali się do Boga coraz bardziej. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia byli ksiądz kardynał Robert Sara, prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Dziękuję. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-prackiej, przyjaciel księdza kardynała. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I pani Agnieszka Kuryś, tłumacz książki Bóg albo nic, wywiadu, rzeki, rozmowy o wierze, książki wydanej przez wydawnictwo sióstr Loretanek. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszamy już jutro. Godzina 21:40.